Witam Państwa na kolejnej rozmowie wideo MSZ. Witam Panią Minister Beatę Stelmach. Dzień dobry, dzień dobry. Która odpowiedzialna jest w MSZ-cie za promocję Polski. A to jest właśnie temat naszej dzisiejszej rozmowy. Przez ostatnie dni internauci nadsyłali, jak zawsze, pytania do nas. Pierwsze pytanie od Pana Macieja Stańczyka. Polska prezydencja, Euro 2012, to tak zwane kotwice medialne, które na pewno pozytywnie wpłynęły na promocję Polski w świecie. Jak wykorzystać ten polski efekt? Co może się stać kolejnymi kotwicami przyciągającymi do Polski uwagę mediów, świata itd.? To prawda, bardzo nas to cieszy, że ostatnio zrobiła się taka swoista moda na Polskę. To, o czym pan Maciej jeszcze nie wspomina, a warto przypomnieć, organizowaliśmy wcześniej rok Chopina, rok Marii Skłodowskiej-Curie i rzeczywiście dzięki tym wydarzeniom mogliśmy więcej opowiedzieć o Polsce, ale prezydencja czy wydarzenia piłkarskie przyciągnęły do Polski osoby, które nigdy by nie przyjechały do naszego kraju, gdyby nie właśnie te wydarzenia. I ja myślę, że to, co osiągnęliśmy najważniejszego, to pozbyliśmy się pewnych kompleksów. Okazało się, że możemy być fantastycznymi gospodarzami, możemy w tej chwili starać się o kolejne duże wydarzenia o skali międzynarodowej, skali światowej, tak sportowe, jak i inne, gospodarcze. I warto tutaj wspomnieć o tym, że dzisiaj Polska promuje się w pewien sposób też sama przez bardzo dobrą kondycję gospodarki. Polska gospodarka jest naszą kolejną kotwicą. Prognozy pokazują, że będziemy dalej cieszyć się tym wyróżnikiem na tle całego świata, na tle Europy. I myślę, że polskie firmy, które dzisiaj są gotowe do tego, by dokonywać ekspansji zagranicznej, produkują innowacyjne produkty, są silne gospodarczo i to również jest pewnym narzędziem promocji naszego kraju. Pan Michał Nowicki pyta, jak Euro 2012 wpłynęło na postrzeganie Polski za granicą w taki dokładny sposób. Czy mamy już jakieś badania, które obrazują, jak zmienił się wizerunek Polski po mistrzostwach piłkarskich? Mamy bardzo wiele badań, które pokazują, jak Polska została odebrana, jak Polacy zostali odebrani przez tych, którzy przyjechali do naszego kraju. Polskę dzięki tym mistrzostwom odwiedziło prawie 700 tysięcy osób, które przyjechały tylko po to, żeby dobrze spędzić czas i żeby być kibicami na stadionach. Te osoby w ogromnej większości były bardzo zadowolone z tego, jaką zastały atmosferę. Bardzo wysoko oceniały poziom organizacji tych wydarzeń. Dużo ponad 80% z tych, którzy przyjechali do Polski, powiedziało, że przyjedzie w ciągu najbliższych 3 lat ponownie, a ponad 90% osób powiedziało, że będzie rekomendować swoim przyjaciołom, by przyjechali do Polski. Natomiast taki wymierny wskaźnik, który pokazuje, jak poprawiła się pozycja Polski na arenie międzynarodowej, to chociażby 20. pozycja w rankingu wartości marek narodowych. To pokazuje, że wyprzedziliśmy wiele krajów, które są bardzo dobrze rozpoznawalne na arenie międzynarodowej i to też pokazuje, ten skok, warto też podkreślić, skok o blisko 75%. Tak więc zorganizowanie przez nas tych dużych, masowych wydarzeń, gdzie stanęliśmy na wysokości zadania, opłaca się, bo my możemy być dobrymi gospodarzami i jesteśmy krajem przyjaznym, otwartym, gościnnym i to właśnie wszyscy ci, którzy przyjeżdżają do Polski, bardzo mocno podkreślają. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie pana Michała Nowickiego. W jaki sposób MSZ wspiera polskie firmy za granicą? My dzisiaj jako Ministerstwo Spraw Zagranicznych współpracujemy z grupą kilkuset firm, które wystąpiły do nas z taką prośbą, pytaniem o to, by wspierać ich starania, indywidualne starania o wchodzenie na nowe rynki. Takich działaniach czysto rozpoznawczych, gdzie potrzebne jest otwarcie drzwi przy wsparciu dyplomaty. Przypominam, że dysponujemy siecią 100 kilkudziesięciu placówek dyplomatycznych na całym świecie.
I zawsze pomoc ambasadora, zwłaszcza na tak zwanych trudnych rynkach, jest niezwykle potrzebna i konieczna. Dzisiaj o pozycji danego kraju świadczy kondycja gospodarki tego kraju. Dlatego też przy większości oficjalnych wizyt pana prezydenta, pana premiera, ministra spraw zagranicznych, tematyka gospodarcza pojawiała się zawsze i w rozmowach politycznych, ale i tym wizytom towarzyszyły bardzo duże grupy polskich przedsiębiorców. Ostatnia wizyta ministra spraw zagranicznych do odległej, wydawałoby się, Brazylii połączona była z misją gospodarczą 60 polskich firm. Takich misji gospodarczych wspieranych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w tym roku odbyło się bardzo wiele. W ostatnim czasie bardzo ciekawa misja do Arabii Saudyjskiej, gdzie prezentowaliśmy propozycje firm, zarówno tych największych z sektora energetycznego, jak i firm rodzinnych, które prezentowały czy to dobra luksusowe, czy firmy z sektora farmaceutycznego. Arabia Saudyjska jest bardzo zainteresowana podjęciem współpracy z Polską. Misja do Arabii Saudyjskiej o tyle ciekawa, że w jej skład wchodziły wyłącznie panie reprezentujące polskie firmy z bardzo dobrą ofertą produktową. Tego typu wydarzenia będziemy powtarzać też w kolejnym roku. Dziękuję. Kolejne pytanie pani Katarzyny Sobiepanek. Jaką rolę w promocji Polski odgrywają instytuty polskie? Czy będziemy tworzyć kolejne takie placówki za granicą? Instytuty polskie są placówkami dyplomatycznymi, ale takimi, które używają dyplomacji publicznej innej, aniżeli ta dyplomacja tak powszechnie rozumiana. Staramy się promować język, kulturę, nasze osiągnięcia w transformacji i instytuty polskie mają zadanie docierania do przeciętnego obywatela danego kraju, w którym one funkcjonują. Przez ostatnie kilkanaście lat koncentrowaliśmy się przede wszystkim na obszarze Europy. Natomiast dzisiaj mamy zupełnie inne wyzwania i potrzebę pokazywania Polski w innych częściach świata. W ubiegłym roku otworzyliśmy nowy Instytut Polski w Tokio. Niedawno uruchomiliśmy Instytut Polski w New Delhi. Kończymy pracę nad uruchomieniem Instytutu Polskiego w Chinach, tak ważnym dla nas, dla naszej gospodarki, rynku chińskim. Ale myślimy też o tym, by otwierać instytuty w Ameryce Południowej, gdzie jesteśmy dosyć słabo reprezentowani, jeżeli chodzi o naszą i dosyć słabo rozpoznawalni, jeżeli chodzi o polską kulturę, polski rynek. W związku z tym mamy plany, by pokazywać Polskę na nowych obszarach poza Unią Europejską. Pytanie od pani Justyny Łukasik. Dlaczego domeny narodowe Polska.pl i Poland.pl zostały oddane podmiotowi prywatnemu? Dlaczego polski MSZ musi w promocji Polski korzystać z innych domen, a nie tych najbardziej intuicyjnych? Kiedy domeny Polska.pl i Poland.pl mogą znaleźć się w gestii najbardziej oczywistej, czyli MSZ? Do czasu, kiedy wspomniane domeny nie staną się domenami publicznymi, wykorzystujemy bardzo podobne polska.gov.pl i poland.gov.pl, czyli te domeny z rozszerzeniem, które jest zarezerwowane dla podmiotów administracji centralnej. Przy okazji non-stop modernizując i usprawniając sposób promowania Polski. Dziękuję. Na koniec pytanie pana Stańczyka znowu. Z kalendarza przedstawionego w ramowej strategii promocji Polski do roku 2015 wynika, że w przyszłym roku, w 2013, rozpoczną się prace nad ramami strategii na kolejne lata do roku 2020. Jakie pani zdaniem powinny być priorytety takiej strategii Polski? Na pewno powinniśmy wykorzystać te osiągnięcia, które przyprowadziły Polskę w tych wszystkich rankingach na te pozycje, na których się w tej chwili znajdujemy. A więc wykorzystujemy pozycję gospodarczą, wykorzystujemy silną pozycję marki Polska, ale działania, które będziemy
proponować i przygotowywać, nie powinny być tylko i wyłącznie działaniami wypracowanymi przez jeden resort. Ja już o tym wspominałam, że chcielibyśmy, aby te pomysły i ta strategia była wspólnie zaproponowana i wspólnie potem realizowana, bo strategia nic nie oznacza, jeżeli nie jest ona potem wcielana w życie. Dlatego też zaprosiliśmy do współpracy przedstawicieli środowisk marketingu i reklamy, aby opracować takie działania i taką strategię, która z jednej strony będzie przystawać do wyzwań współczesnego świata na najbliższe kilka lat, ale z drugiej strony, która będzie mogła być realizowana właśnie przez te podmioty, które specjalizują się w przygotowywaniu reklam dla swoich klientów. Dziękuję bardzo Pani Minister. Wspólnie w imieniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych życzymy Państwu wesołych świąt i dobrego 2013 roku, zapraszając jak zawsze na kolejne rozmowy wideo MSZ. Dziękuję bardzo. I dużo prezentów pod choinką życzymy.